Rozpoczynamy zupełnie nowy temat. Będziemy się zajmować przez dłuższy czas takim oto układem z tego typu równią pochyłą. To może być cokolwiek. To może być drewniany, może być kawałek drewna w kształcie takiego klinu. To może być pochylona deska postawiona gdzieś tutaj, nie wiem, na stosie książek. Cokolwiek. W każdym razie ma to taką geometryczną formę właśnie takiej pochyłej równi. I na tym leży jakiś obiekt dla uproszczenia. Będzie to zwykle taki prostopadłościenny blok i będziemy się zastanawiać, jakie siły tutaj działają, w jaki sposób taki układ się zachowuje. No i założenie jest takie, że całość się znajduje blisko powierzchni Ziemi, a wobec tego tutaj, przyłóżmy tę siłę w środku masy geometrycznym, również w środku takiego prostopadłościennego bloku, tutaj będzie działać siła grawitacji zwrócona w stronę środka Ziemi, już prostopadle do powierzchni Ziemi. I tutaj jeśli ten bloczek będzie miał masę równą m, m małe, no to wtedy ta siła będzie się wyrażała przez taki iloczyn właśnie masy i przyspieszenia ziemskiego, to już wiemy. I oprócz tej siły tutaj będzie również działać, ponieważ blok leży na jakiejś powierzchni, będzie działać również siła normalna, ale absolutnie nie należy zakładać, że będzie ona działała w taki sposób tutaj wzdłuż tego samego kierunku, co siła grawitacji. Jak wiemy z wcześniejszych różnych filmów, siła normalna, też siła reakcji podłoża zawsze działa prostopadle do powierzchni, więc będzie tutaj działać w ten sposób, ale to już widać, że to się robi coś skomplikowanego, więc na razie zostawmy temat siły normalnej, niedługo do tego wrócimy, a teraz się zastanówmy, ponieważ właśnie ta siła normalna będzie działać tutaj prostopadle do tej powierzchni, zróbmy coś, co będzie nam przydatne już przez cały ten tutorial na temat równi pochyłej, mianowicie rozłóżmy sobie tę siłę grawitacji na składowe, na składową równoległą do podłoża, która może nam ewentualnie odpowiadać na przykład za zsuwanie się tego naszego bloku, i na składową prostopadłą tutaj do powierzchni, taką, która by odpowiadała za wnikanie tutaj, wtapianie się klocka w równie, gdyby nie to, że działa siła normalna, która nam tę składową będzie równoważyć. Tak więc rozbijemy sobie tę siłę na składowe, na składową równoległą do powierzchni, nazwijmy ją sobie w ten sposób, tutaj taki indeks, takie linie dwie, równo, to oznacza nam równoległe, składowa równoległa, tak, w ten sposób sobie oznaczymy tę składową, a druga składowa to będzie składowa prostopadła. Przeniesiemy ten napis. Tutaj nie będzie przeszkadzał. O, tutaj mamy tę składową prostopadłą. Takim indeksem będziemy oznaczać składową prostopadłą. I chcielibyśmy te składowe wyrazić przez tę siłę, którą dobrze znamy, której wartość dobrze znamy, znając masę i znając przyspieszenie ziemskie, mianowicie przez wartość siły grawitacji. Jak to zrobimy? Pomoże nam tutaj geometria. Sobie rozważymy taki bardzo ogólny przypadek, nie będziemy sobie zakładać żadnej wartości konkretnej tutaj tego kąta nachylenia, niech to będzie jakaś wartość kąta teta, po prostu. I geometria będzie tutaj naszym bardzo dobrym przewodnikiem, który nam podpowie, w jaki sposób tu te składowe wyrazić. Więc tak, tutaj z założenia mamy tutaj kąt prosty, tak, czyli 90 stopni. Ponieważ suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, to skoro tutaj mamy 90, tutaj mamy, a tutaj mamy kąt teta, no to tutaj 180 minus 90 minus teta to jest 90 minus teta, czyli tutaj mamy kąt 90 stopni minus teta. O, to już wiemy. A z geometrii być może znasz takie twierdzenie, które mówi, że jeśli mamy dwie linie równoległe i one obydwie są przecięte jeszcze jedną linią, tak zwaną sieczną, to takie kąty, o ten kąt i tutaj taki leżący jakby po drugiej stronie tej siecznej, tak zwane kąty naprzemianległe, są równe co do wartości. Tak, to jest takie bardzo ogólne twierdzenie, takie jedno z podstawowych takich twierdzeń geometrii euklidesowej na płaszczyźnie. I gdzie my tutaj możemy to twierdzenie wykorzystać? Więc tak, ten odcinek jest prostopadły do powierzchni Ziemi. Podobnie z sytuacji po prostu fizycznej wynika, że siła grawitacji również jest prostopadła do powierzchni Ziemi. Jest skierowana do centrum Ziemi, a więc jest prostopadła do jej powierzchni.
Stąd możemy powiedzieć, że tutaj ta linia oraz tutaj ten wektor oraz ta linia, wzdłuż której leży ten wektor, odgrywają rolę tych prostych. Z kolei powierzchnia równi odgrywa rolę tej siecznej, którą mamy tutaj, a wobec tego te kąty naprzemianległe to będą które? To będzie ten kąt, tak? Jeśli popatrzymy sobie tu na ten rysunek i no tutaj również mamy, drugie twierdzenie jest takie, że mamy kąty odpowiadające, to będzie ten kąt. Również będzie równy tym kątom, tak? Więc kąt odpowiadający mamy tutaj, tutaj będzie 90 minus teta. A tu mamy dwa kąty wierzchołkowe, one też są równe co do wartości. Tutaj też jest 90 minus teta. Nie będę tego pisać, bo tutaj mam trochę mało miejsca. Natomiast z tego wynika, jeśli tutaj jest 90 stopni minus teta, tutaj mamy, to jest prostopadłe do tej, ten wektor z definicji prostopadły do powierzchni równi, to ten kąt, nazwijmy go sobie na razie x, to ile będzie wynosić? No zapiszmy sobie, suma kątów w trójkącie znowu jest równa 180, tu mamy kąt x, dodać 90 stopni minus teta, dodać 90 stopni, tutaj mamy, i to wszystko razem jest równe 180 stopniom. 90 plus 90 to jest 180, więc tu dwie strony równania, po dwóch stronach równania mamy to samo. No, x minus 90, x minus teta to się równa 0, a wobec tego kąt x, tutaj ten, to jest teta. Bez względu na to, jaka jest wartość tego kąta teta, to tutaj to x będzie zawsze równe kątowi teta. Tak, no i teraz, mając już miarę tego kąta, możemy, znając związki trygonometryczne, może żeby było nam łatwiej, to sobie przenieśmy, przerysujmy sobie ten wektor tutaj. Mamy trójkąt zbudowany z tych trzech wektorów i wiemy, że tutaj jest kąt teta. I teraz sobie możemy wartości tych sił powyrażać przez to. Mianowicie tak, wiemy, że, no to sobie tutaj narysujmy. Jeszcze raz trójkąt, tutaj kąt teta. I co wiemy, że przyprostokątna, która nie należy do kąta naszego teta, podzielona przez przeciwprostokątną, to jest sinus kąta teta. To jest definicja tej funkcji trygonometrycznej, tak? A tutaj mamy, co mamy? Przeciwległą do kąta przyprostokątną mamy równą tej składowej równoległej, a wobec tego możemy napisać tak, że wartość składowej równoległej podzielona przez wartość przeciwprostokątnej, czyli tutaj od razu napiszmy sobie mg, to jest sinus kąta teta, tak? Dokładnie z tej definicji, jaką mamy tutaj. A wobec tego wartość tej składowej równoległej to będzie wartość siły grawitacji razy sinus teta, tak? To jest w zasadzie centralny wynik naszego, tego co robimy w tym filmie, więc sobie to tutaj pokażmy to bardziej wyraźnie, że to wynika tutaj z tego. O, w ten sposób wyraża się składowa, wartość składowej równoległej. Tak, z kolei druga rzecz, druga definicja, którą znamy również, jest taka, że długość przyprostokątnej należącej do kąta podzielona przez długość przeciwprostokątnej to jest kosinus kąta teta. Tak, i tutaj dokładnie tak samo możemy napisać. Również mamy przyprostokątną, ale należącą do kąta teta, będącą jednym z ramion kąta teta, czyli to będzie ta długość tej przyprostokątnej, to jest wartość składowej prostopadłej siły grawitacji, to podzielone przez wartość siły grawitacji, to jest kosinus kąta teta. Tak, a stąd, jeśli obie strony, podobnie jak tutaj, obie strony pomnożymy razy wartość siły grawitacji, to dostaniemy, że wartość tej składowej prostopadłej, tu taki znaczek, dwie prostopadłe linie, no to tak sobie ustaliliśmy, że tak sobie oznaczamy składową prostopadłą i równoległą, to będzie po prostu wartość siły grawitacji razy kosinus kąta teta. O, i to jest drugi centralny wynik naszego, tego pierwszego filmiku, z tego tematu. Z tych wyników będziemy korzystać
O, i tak jak mówiłam na początku, tutaj ta składowa równoległa, jeśli nic jej nie równoważy, no to taka o tej wartości będzie nam odpowiadać za jakieś przyspieszenie tutaj skierowane w dół. Ten klocek nam będzie zjeżdżać z jakimś przyspieszeniem zadanym przez tę siłę o takiej wartości. Z kolei tutaj mamy składową siły grawitacji prostopadłą do powierzchni, ale klocek nam się tutaj nie wtapia, nie wnika, nie wpada w naszą równię, wobec tego coś musi tutaj tę siłę równoważyć. To równoważy właśnie siła normalna, która co do wartości również jest taka, jeśli ma to równoważyć. Skierowana jest oczywiście prostopadle do powierzchni i przeciwnie, dokładnie przeciwnie do tej składowej siły grawitacji. To już wiemy, a jeszcze taka uwaga na koniec. Jeśli zapomnisz tutaj, która składowa jest wyrażona sinusem, a która kosinusem kąta, to tak, żeby sobie przypomnieć, żeby nie przechodzić całej tej drogi tutaj aż od tego twierdzenia geometrii euklidesowej do tych wyników, warto spojrzeć na to tak, że możemy sobie wyobrazić, że z tym kątem teta zjeżdżamy do zera, prawda? Najpierw jest taki, a potem jest coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, aż całkiem z nim zjeżdżamy do zera, tak? I wtedy, jeśli on jest rzeczywiście równy 0, no to cała siła działająca na nasz blok, tutaj mamy tę siłę mg, to cała siła, jaka na niego działa, to jest ta siła prostopadła, tak? W takim wypadku, tak? Jest równa po prostu tej sile mg, tak? Czyli mg razy 1, a 1 to jest kosinus kąta teta równego 0 stopni, prawda? Czyli wobec tego przy tej sile, tej składowej prostopadłej powinien być kosinus. Z kolei składowa równoległa tutaj w takim wypadku jest równa 0. Tak, równa jest 0, a 0 to jest sinus kąta teta równego 0 stopni. Więc w takim przypadku, kiedy ten kąt jest równy 0, możemy sobie odtworzyć, gdzie powinien być sinus, a gdzie powinien być kosinus. Dlatego tutaj, jeśli nawet zapomnisz, gdzie sinus, gdzie kosinus, to łatwo sobie to przypomnieć i odtworzyć.